Rodzic, który trafia do szpitala, jest mocno zdezorientowany, nie wie skąd czerpać tą właściwą wiedzę. Korzystajmy z takiej rzetelnej wiedzy i Onkoporadnik właśnie jest taką rzetelną wiedzą. Onkoporadnik to jest taka mapa. Zbiór najpotrzebniejszych informacji. To źródło doświadczeń rodziców, którzy mieli z tym styczność. Nie jest to taka sucha, czysta wiedza, jak to czasami w niektórych poradnikach medycznych. Byłam jedną z osób, które nagrywały część jednego odcinka. Tam nie tylko dowiadujemy się o chorobie, ale tam dowiadujemy się o różnych innych rzeczach. Jak odżywiać dziecko. Jak w pewnych sytuacjach się zachować. Jak zadbać o siebie, gdzie poszukać pomocy. Czy załatwić jakieś dokumenty. Jak rozmawiać z lekarzem, jak rozmawiać z pielęgniarkami. Również są tam porady psychologiczne, które są niezwykle ważne. Konkretne wskazówki, które mówią nam, jak postępować w sytuacji, kiedy na przykład dziecko traci włosy, nie akceptuje choroby. Taki materiał online jest dostępny dla rodzica w każdej chwili. Ta wiedza przydałaby się dla całego społeczeństwa. Ponieważ Onkoporadnik zwiększa świadomość. Wszystkie te hasła typu nie martw się, na pewno będzie dobrze, dobrze, że macie drugie dziecko, wszystko to słyszeliśmy i myślę, że ludzie, którzy to obejrzą, będą wiedzieli, jak się zachować w stosunku do rodzica czy do osoby chorej onkologicznie. Żeby ludzie wiedzieli, że choroba nowotworowa to nie jest choroba, którą można się zarazić. Że rak to nie jest koniec. Onkoporadnik jest również dla rodziców, którzy mają dzieci zdrowe, ponieważ jest tam duża dawka informacji na temat profilaktyki, duża dawka informacji na temat edukacji takiej prozdrowotnej. Chodzi o to, że jak będę wiedzieć, to będę mogła jako mama, jako rodzic szybciej zareagować. Są tam historie rodziców, historie dzieci. Są to często ludzie z naszego otoczenia. Słuchając Onkoporadnika, jako rodzic, który ma chore dziecko, można mieć poczucie, że nie jest się samym. Rodzic trafiający na oddział, pierwsze co musi sobie powiedzieć, zaczynam moją drogę, idę po zdrowie swojego dziecka. Wiadomo, będą etapy lepsze, będą etapy gorsze, ale każdy etap jesteśmy w stanie przejść, jak wiemy jak. I to jest bardzo ważne. Bardzo gorąco polecam. Polecam na pewno. Popieram to słowo. Popierasz mnie? Dobrze. Jesteśmy w stałym miejscu na kanale YouTube Fundacji Iskierka. Znajdziecie nas też na Spotify. Onkoporadnik, zapraszam.